W sobotę 21 września uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym pod hasłem Wielkie Kopiowanie Mistrza Skurbskiego, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie. To wydarzenie jest jednym z elementów wielkiego projektu programu Patriotyzm Jutra 2019. O szczegółach mówi Małgorzata Trąbczyńska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Hieronim Skurbski był taką wyjątkową postacią w naszej historii tutaj naszego regionu, dlatego że to był taki utalentowany człowiek, malarz, który z początkowo uczył się w Krakowie, potem dalej kształci się w Warszawie. Ostatecznie swoje życie związał z Olsztynem i tam głównie działał, ale jednak jego taki wpływ i ta sława, można to tak nazwać, dotarła też i na różne krańce Polski, a my powinniśmy chwalić tym, że mamy takiego człowieka wśród swoich lokalnych ludzi. Ten nasz projekt nie doszedłby do skutku, gdybyśmy nie uzyskali dofinansowania z Muzeum Historii Polski w takim programie Patriotyzm Jutra. I w ramach tego projektu, poza tym rajdem, który odbył się dzisiaj, na początku sierpnia ogłosiliśmy dwa konkursy. Jeden konkurs jest to konkurs rysunkowy dla dzieci 6-letnich, natomiast w tym samym czasie ogłosiliśmy też konkurs fotograficzny, także bardzo polecam wszystkim, ponieważ tam nie ma żadnego doboru wiekowego, można zrobić zdjęcie, które będzie w jakiś sposób rekonstruowało i któryś z obrazów Skurbskiego. Te obrazy można zobaczyć na naszej stronie internetowej, oczywiście jest to taki subiektywny wybór, bo prac Hieronim Skurbski miał bardzo wiele i zostawił 162 szkicowniki, takie zeszyty, w których robił rysunki, więc zapraszamy, mamy część tych szkiców u siebie w bibliotece, można też w różnych galeriach internetowych obejrzeć sobie jego pracę. Też część jego prac znajduje się w galerii w Nidzicy, więc można się tam udać, zobaczyć te prace i na podstawie tego zrobić jakieś zdjęcie. Konkursy trwają do 5 października. Poza tymi konkursami mamy w projekcie też wykłady dotyczące jego życia i działalności. Mamy warsztaty takie, których będziemy robili plakaty o Skurbskim. Będzie też nagrany film dotyczący Hieronima Skurbskiego, właściwie to jego wpływu i działalności takiej związanej z działdowczyzną. I ten film zostanie, jego prapremiera będzie ogłoszona 16 października. Wtedy też nastąpi uroczysty wernisaż prac Hieronima Skurbskiego, które pozyskaliśmy z kolekcji prywatnych. I to będzie zakończenie projektu, w którym wręczymy wtedy nagrody w konkursach, które ogłosiliśmy. Wcześniej też będzie miała jeszcze miejsce gra miejska dotycząca bohatera naszego projektu. Mimo niesprzyjającej pogody w rajdzie wzięło udział wielu uczestników, zarówno miłośników jazdy na rowerze, jak i pasjonatów regionalnej historii.